dzisiaj będziesz raid. Cześć, dzisiaj będzie o nożu, o którym już trochę pisałem. Było to tak zwane pierwsze wrażenie na blogu, a jest to Schrade SCHF36. Także zobaczymy, jak to się sprawdza w terenie. Będziecie mieli okazję sobie zobaczyć, jak ten nożyk się fajnie wgryza. Schrade SCHF36. Nóż dostajemy w takiej pochwie i większość Schrade'ów, jeśli chodzi o fixty, jest właśnie w takich pochwach fabrycznie. To nie jest jakaś super jakość, troszkę, no mi to przynajmniej nie odpowiada i myślę, że na jej miejsce wpadnie jakiś Kydex prędzej czy później, ale okej. Dodatkowo w tym akurat modelu, to już nie każdy ma dokładane, dostajemy krzesiwo, takie małe i z bardzo kiepskim iskrownikiem, ale jest, także plus. I małą ostrzałkę. Taka kieszonkowa i teraz ją na potrzeby filmu wrzuciłem do pochwy z powrotem, ale ogólnie to noszę ją sobie w nerce na co dzień. Fajna sprawa, żeby tak sobie gdzieś w terenie podostrzyć na szybko nóż. To wszystko nam się tutaj mieści w kieszonce małej z przodu. Na krzesiwo też jest gumka. O. I mamy to już upchnięte. Rozpinamy, tutaj jest zapięcie, żeby nam się nóż nie wysunął przez przypadek. Pochwę sobie odłożę na bok i przechodzimy do samego noża. Klasyka tematu, drop point, fajny, prosty kształt, nie ma tutaj żadnych wynalazków i to się dobrze sprawdza. Bardzo fajne tutaj jest podcięcie na palec, dzięki temu jak potrzebujemy zrobić coś dokładniej, jakieś drobniejsze rzeczy, możemy sobie ten chwyt fajnie skrócić i wtedy mimo wagi tego noża on się nadal nadaje do takich delikatniejszych prac. Czyli powiedziałbym bardzo uniwersalny taki obozowy nożyk, bo możemy go też złapać tutaj kapkę dalej i wtedy mamy dużą wagę z przodu i naprawdę fajnie się nim rąbie, on całkiem dobrze się wgryza. Jedyny minus, jak już jesteśmy tutaj przy tej części, to sobie pojedziemy z rękojeścią. Rękojeść jest, to jest ogólnie full tank konstrukcja oczywiście, no ale przy nożach tego typu praktycznie nie ma innej opcji, bo to musi być sprzęt wytrzymały. Okładki są z plastiku, ale takiego bardzo miękkiego, który troszkę przypomina w dotyku gumę. I przy batonowaniu już po pierwszym zahaczeniu o okładkę, ona tu się tak bardzo brzydko zachowała, to się tak troszkę wgniotło i odkształciło. Także średnio skręcone są na dwie śruby, ok, to się trzyma i tutaj nie można nic temu patentowi zarzucić, ale o ile od góry tutaj mamy pociągnięty jimping i to jest dobre, bo no stabilizuje ten chwyt dosyć mocno, to już na dole zrobili w sumie identyczny jimping i ja nie wiem, po co to tutaj jest. Teoretycznie po to, żeby nam przy właśnie użyciu dużej siły ta ręka nie zjechała, ale w praktyce wygląda to tak, że ta część jimpingu tylko kaleczy dłoń i dłuższa praca bez rękawiczek tym nożem zupełnie się mija z celem. Tak więc tutaj myślę, że po prostu wezmę pilnik i tą część sobie przeszlifuję na gładko, żeby z tym już mieć spokój. Otworek na linkę, dobrze, że jest, bo przy łapaniu pod koniec
fajnie jednak sobie coś na rękę założyć. Są dwie szkoły, jedni mówią, że dobrze sobie zakładać tą linkę na nadgarstek, drudzy, że nie, bo wtedy nóż może do nas wrócić, jak nam wypadnie z ręki. Ja lubię, jak coś dalej jest. Także dobra, ten temat zostawiamy, przechodzimy do głowni. Tak jak mówiłem, drop point, fajne podcięcie i stal. Węglówka 1095, tak jak większość noży tych rozmiarów i o podobnym przeznaczeniu, jest bardzo gruby. To jest, no kurczę, otwieracz do czołgów, jak to się zwykło mawiać w branży. I naprawdę on swoje też waży. Ja sprawdzę później na stronie producenta, jaka jest dokładna waga tego noża, bo nie jestem w stanie sobie tego teraz przypomnieć. A teraz pojedziemy sobie z wymiarami, bo dorwałem ostatnio fajną miarkę. Od wuja Grzegorza ją dostałem. Gdzieś tutaj w nerce ona jest. No tak już ją mam, o taka jest ogromna, no to sobie możemy zmierzyć, ile ten nożek faktycznie ma. Zdejmę rękawiczki, bo to nie jest... Dobra, to lecimy. Długość, ona nie jest sztywna. Długość całego noża to jest jakieś 26 cm. Także jest kawałek tego, z czego samej krawędzi tnącej to będzie 10, koło 12 myślę, że wyjdzie. Teraz ciekawostka z tą grubością. I grubości tutaj jest 6 mm. Także to jest zaostrzona szyna kolejowa. Jest naprawdę potężny, gruby. Dla porównania przebije rata jedynkę. O. Także w ten sposób to wygląda. No, nie jest jakiś ogromny. Jest dłuższa odmiana. SCHF 37. Przy czym on już średnio, moim zdaniem, będzie się nadawał do delikatniejszych robótek w lesie. On jest dłuższy o parę centymetrów i duża już wtedy nam waga siedzi z przodu. Przez co on leci na czubek i przy jakichś delikatnych pracach będzie ciężko. I ja mimo tego, że lubię duże noże, bo łapki też mam niezbyt małe, to jednak zdecydowałem się na wersję 36. I co więcej mogę o tym powiedzieć? Nóż jest bardzo uniwersalny i tak naprawdę można tylko ten jeden ze sobą wziąć na wypad do lasu i on w zupełności wystarczy i całą robotę odwali. Może jedzenie średnio z tego względu, że wiadomo, węglówka z kwaśnymi rzeczami nie za bardzo się lubi. Także może do jedzenia wziąłbym coś innego, ale poza tym, tym nożem można całą resztę roboty odwalić. Także śmiało można sobie kupować. Schrade bardzo poszedł w górę z jakością i te noże są realną już teraz konkurencją dla noży o wiele droższych. Choćby Keybara BK2, bo to można śmiało powiedzieć, że to jest tańszy odpowiednik. Ale niekoniecznie gorszy. Dobra, na tym dzisiaj sobie skończymy. Na koniec oczywiście muszę wam przypomnieć, żebyście subskrybowali ten kanał, wchodzili na nową stronę okołotaktyczny.pl, na fanpage'a także was zapraszam i na grupę okołotaktyczni na Facebooku i Instagram. Dobra, to dzięki, do następnego, hej!